Świętowanie Bożego Narodzenia wpisuje się święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane Świętem Trzech Króli. To mędrcy, tak nazywamy Trzech Króli, ale ci mędrcy ze wschodu, którzy pokonują granice, nie tylko granice państw, nie tylko granice innej, w ogóle odmiennej kultury, ale także tych ludzkich ograniczeń, szukania wygody. Oni pokonują wszelkie trudy podróży tylko po to, żeby odnaleźć Jezusa Chrystusa, żeby odnaleźć tego, który był zapowiedziany. I kiedy przybywają do Jezusa Chrystusa, kiedy Go odnajdują, oddają Mu pokłon, oddają Mu chwałę, dają Mu te dary, które ze sobą przywieźli, ale następnie wracają do swoich środowisk, do swojej rzeczywistości i zabierają ze sobą Jezusa Chrystusa, mimo że On formalnie tam został. To dlatego Kościół w tym święcie, w tym pokłonie tych mędrców ze wschodu widzi misyjny aspekt Kościoła i chce, żebyśmy my sami siebie odnaleźli w miejsce tych mędrców, abyśmy się tym Chrystusem dzielili. Ale to będzie tylko wtedy możliwe, jeżeli faktycznie z tym Chrystusem się zjednoczymy, jeżeli do Niego przyjdziemy. Zobaczmy, że Adwent, cały Stary Testament, nawoływanie proroków mówiło: Bóg jest blisko, Bóg przychodzi, Janowe, prostujcie ścieżki. Wszystko po to, żeby przyjąć zapowiedzianego Mesjasza. I tajemnica wcielenia, przyjście Syna Bożego, staje się jednym z nas. On przychodzi do nas, rodzi się w Betlejem i to były te treści, które w sposób szczególny świętowaliśmy. Ale teraz co dalej? Teraz potrzebujemy my zdobyć się na to, aby przyjść do Jezusa Chrystusa, tak jak mędrcy ze wschodu, żeby to wszystko miało sens. Zobaczmy, że właśnie ta cała tajemnica zjednoczenia się z Jezusem Chrystusem i przyjścia do Niego, to przecież nie tylko mędrcy, tam przychodzą również i pasterze, również i kiedy Pan Jezus zaczyna nauczać, zobaczmy, że apostołowie przychodzą zainteresowani Jezusem Chrystusem, pytają się: nauczycielu, gdzie mieszkasz? Oni poszli, bo chcieli z Nim zamieszkać. Kiedy Go odnaleźli, idą i innym tam mówią: znaleźliśmy Pana, znaleźliśmy Mesjasza, chodź i zobacz. I do Pana Jezusa dołączają apostołowie i również ci, którzy na kartach Ewangelii doświadczają mocy Jezusa Chrystusa. Pamiętamy tego niewidomego Bartymeusza, który siedzi przy bramie Jerycha i kiedy Pan Jezus przechodzi, on woła na pomoc Pana Jezusa i prosi o litość. I Pan Jezus co? Każe go przywołać, każe, żeby przyszedł. Wtedy Bartymeusz zrzuca ten płaszcz, biegnie do Pana Jezusa. Właśnie to jest bardzo istotne i bardzo potrzebne, żebyśmy zrozumieli. Pan Jezus przyszedł. On się narodził, On się stał jednym z nas, On się stał Emmanuelem, Bogiem z nami, Bóg jest z nami. Tylko teraz następne pytanie, czy my jesteśmy z Bogiem? Czy my przyjdziemy do Jezusa Chrystusa? Bo tu nie chodzi o to tylko, że oddamy Panu Jezusowi chwałę, oddamy pokłon, ale chodzi o to, żeby Go zabrać do siebie, żeby z Nim się zjednoczyć. My możemy co niedziela przychodzić do kościoła i oddawać Bogu chwałę i bić czołem w parkiet i chwalić Pana Boga, a potem odchodzić z niedzielnej mszy świętej i tak naprawdę nie mieć nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Właśnie idzie o to, abyśmy oddając chwałę, odnajdując Chrystusa, nie bali się wziąć Go do swojego życia, żeby On wypełnił radością tę naszą codzienność. I o to tak naprawdę chodzi w objawieniu Pańskim. Kiedyś przeżyłem takie piękne spotkanie. Głosiłem misje parafialne w Siedlcach i tam proboszcz zorganizował odwiedziny chorych. I będąc u pewnej pani schorowanej, ona jakieś w domu były przygotowania, ciasto, tam ktoś tam kręcił i tak dalej. Mówię, coś się święci, jakąś uroczystość macie. I wtedy ta pani ze łzami w oczach, ale z taką tryskającą radością mówi: proszę księdza, no syn mi się trochę pogubił, nie miałam z nim 2 czy 3 lata, wtedy nie pamiętam, nie miałam z nim kontaktu, obraził się na całą rodzinę, wtopił się mocno w grzech, gdzieś tam w Holandii mieszkał, w ogóle się nie odzywał i widać, że chce wrócić, że zadzwonił, że przyjeżdża
i za parę dni już ma być, i dlatego te wszystkie przygotowania, jak ona się cieszyła. On nie przyjeżdżał tylko na odwiedziny, żeby mamusię odwiedzić, ale on po tym całym zagubieniu, on wracał do swojego domu. Jezus Chrystus przyszedł do nas i teraz tylko chodzi o to, żebyśmy my przyszli do Niego i z Nim zamieszkali, żebyśmy nie bali się Go wziąć do swojego domu. To nam podpowiada uroczystość objawienia Pańskiego. Niech On nam się objawia, niech jaśnieje nam, a my, żebyśmy mieli w sobie odwagę pójścia do Jezusa Chrystusa i przyjęcia Go do swojego życia, żebyśmy byli po prostu razem, skoro jest Emmanuelem, Bogiem z nami.